Bardzo proszę. Proszę się też przedstawiać dobrze, ponieważ nie zawsze wszyscy są. I do mikrofonu. I proszę o odwołanie się do mikrofonu po naciśnięciu takiego zielonego. Słusznie. Dzień dobry, Michał Setlak, Przegląd Lotniczy. Panie pośle, ja mam najpierw pytanie takie. Pan powiedział, że... Ale niech pan siądzie, bo będzie panu niewygodnie, krzyż boli i potem są... Że zapisy rejestratorów zostały sfałszowane. Natomiast z tego, co wiem, Instytut Ekspertyz Sądowych imienia Sena w Krakowie w swojej ekspertyzie zapisał, że zapis rejestratora dźwięku z całą pewnością nie został zmanipulowany i jest kompletny. I również w ekspertyzie firmy ATM jest zawarte stwierdzenie, że zapis rejestratora parametrów lotu jest wiarygodny i nie był manipulowany. Czy w takim razie chce pan powiedzieć, że ekspertyzy te są kłamstwem